Zadanie piąte. Rozwiąż równanie minus x plus 6 wartości bezwzględnej jest równe 12. No i tutaj co możemy zrobić? Możemy skorzystać z definicji wartości bezwzględnej, żeby rozpisać to wyrażenie, które tutaj w tej wartości bezwzględnej się znajduje. I tak też zrobimy. Zapiszmy, że minus x plus 6 w wartości bezwzględnej jest równe minus x plus 6, jeżeli to, co stoi w wartości bezwzględnej, czyli minus x plus 6, jest większe lub równe 0, lub wyrażenie w wartości bezwzględnej zmienia swój znak na przeciwny, czyli jest równe x odjąć 6, jeżeli to, co stoi w wartości bezwzględnej, czyli minus x plus 6, jest mniejsze od 0. I musimy teraz te nierówności maksymalnie uprościć, czyli uzyskujemy tutaj minus x plus 6 wartości bezwzględnej, które jest równe minus x plus 6 dla minus x większego równego minus 6, no bo tutaj szóstkę przeniosłam na prawą stronę nierówności. I oczywiście musiałam pamiętać o tym, żeby zmienić znak na przeciwny. No i drugi przypadek, kiedy wyrażenie wartości bezwzględnej zmienia swój znak na przeciwny. Tutaj ta sytuacja będzie miała miejsce dla x większego od minus 6. I teraz musimy obie te nierówności pomnożyć lub podzielić przez minus 1, żeby pozbyć się tego minusa i tego, i tego. Przy czym musimy pamiętać o tym, że za każdym razem, kiedy mnożymy lub dzielimy nierówności przez liczby mniejsze od zera, to te znaki mniejszości i większości zawsze muszą być odwrócone, czyli tutaj uzyskujemy minus x plus 6, które jest równe minus x plus 6, jeżeli x jest mniejszy lub równy 6 oraz x minus 6, jeżeli x jest większy od szóstki. No i teraz rozwiązujemy dwa równania. Pierwsze równanie to będzie dla tego założenia, dla takiej dziedziny. Czyli będziemy tutaj mieli minus x plus 6 i to musi być równe 12. I teraz drugie równanie to będzie ta sytuacja, kiedy wyrażenie wartości bezwzględnej zmienia swój znak na przeciwny. Czyli będzie to x odjąć 6 równe 12. Oba te równania musimy teraz rozwiązać dokładnie tak samo, w jaki sposób rozwiązujemy równania z jedną niewiadomą. Czyli mamy tutaj minus x, który jest równy 12 minus 6, czyli minus x jest równy 6. Dzielimy teraz obustronnie równanie to przez minus 1, otrzymując x równy minus 6. I teraz ten wynik, który tutaj uzyskaliśmy, musimy ocenić, czy on mieści się w tym przedziale. Dla ułatwienia przedział ten możemy sobie narysować. Zrobimy to tutaj z boku, czyli rysuję oś, podpisuję x, ponieważ tak w tym zadaniu jest oznaczona nasza niewiadoma. Zaznaczam tutaj liczbę 6, czyli tutaj tę liczbę. Zaznaczam ją zamalowanym kółkiem, ponieważ x jest mniejszy bądź równy, czyli muszę zaznaczyć, że liczba 6 należy do tego przedziału. No i tutaj zaznaczam na wykresie wszystkie liczby, które leżą na lewo na osi liczbowej od liczby 6. I teraz ten przedział to są wszystkie liczby rzeczywiste należące do zbioru liczbowego od minus nieskończoności do liczby 6. Jest to przedział prawostronnie zamknięty. I teraz popatrzmy, tutaj wyszło nam minus 6. Minus 6 jakbyśmy mieli zaznaczyć na osi liczbowej, to mniej więcej będzie ta liczba leżała w tym miejscu, co potwierdza nam, że liczba minus 6 należy do tego przedziału liczbowego, czyli jest rozwiązaniem tego równania. Teraz rozwiążemy drugie równanie. I tutaj mamy x, który jest równy 12 dodać 6, co oznacza, że x jest równy 18. Przy czym to równanie my rozważamy dla tego przedziału. I teraz ten przedział sobie tutaj z boku narysujemy. Zaznaczam szóstkę, zaznaczam tym razem szóstkę otwartym kółkiem, czyli będzie to przedział otwarty, dlatego że x jest większy, a nie większy lub równy. I zaznaczam tutaj wszystkie liczby, które leżą na osi liczbowej na prawo od szóstki, co oznacza, że tutaj rozważamy wszystkie liczby rzeczywiste,
które należą do przedziału obustronnie otwartego od liczby 6 do plus nieskończoności. I popatrzmy, że w tym miejscu wyszła nam liczba 18. Jeżeli zaznaczymy tę liczbę 18 na wykresie, no możemy ją zaznaczyć mniej więcej w tym miejscu, to zobaczymy, że liczba 18 należy do tego przedziału, co oznacza, że również jest rozwiązaniem tego równania. Możemy tutaj sobie dokonać sprawdzenia rachunkowego. I najpierw tego sprawdzenia dokonamy dla x równego minus 6. Czyli liczbę minus 6 podstawiamy tutaj do tego wyrażenia. Najpierw przepisuję minusa. Ten minus, który tutaj zapisałam, to jest ten minus, który stoi tu przed x. Natomiast sam x jest równy liczbie 6, minus 6, nie 6, dlatego tutaj muszę jeszcze zapisać minus 6 w nawiasie, no i plus 6 wartości bezwzględnej, całość jest równa 12. Teraz ściągam tutaj ten nawias, który znajduje się wewnątrz wartości bezwzględnej, uzyskując 6, no bo minus i minus dają nam plus w efekcie. To wyrażenie to jest nic innego jak minus 1 razy minus 6, stąd tutaj uzyskuję 6. No i zapisuję jeszcze plus 6, jest równe 12. 6 plus 6 to jest 12, więc ja w rezultacie uzyskuję tutaj wartość bezwzględną z 12, która jest równa 12, a wartość bezwzględna z liczby 12 to jest 12, czyli ostatecznie uzyskuję tutaj 12 równe 12, czyli równanie, które jest równaniem prawdziwym. Ponieważ lewa strona jest równa stronie prawej, to nam potwierdza, że liczba minus 6 jest rozwiązaniem tego równania. Teraz dokonamy sobie sprawdzenia dla x równego 18, czyli 18 podstawiam pod tego x w to miejsce, uzyskując tutaj minus, no właśnie, bo ja przepisałam tego minusa w tym miejscu, no i 18 jest liczbą dodatnią, czyli już tutaj nie zmieniam znaku, więc uzyskamy tutaj po prostu minus 18 plus 6 wartości bezwzględnej, to musi być równe 12. Minus 18 plus 6 to jest minus 12, więc uzyskaliśmy tutaj wartość bezwzględną z minus 12, która jest równa 12, no a wartość bezwzględna z liczby minus 12 jest równa 12, więc w rezultacie uzyskuję tutaj 12 równe 12, czyli dokładnie to samo, co było tutaj, czyli lewą stronę równą stronie prawej. I tutaj tym razem też potwierdziliśmy sobie, że liczba 18 jest rozwiązaniem tego równania. Gdybyśmy podstawili jakąkolwiek inną liczbę ze zbioru liczb rzeczywistych, no to wyjdzie nam tutaj lewa strona różna od strony prawej za każdym razem w przypadku innych liczb niż minus 6 i 18. No i na tym etapie możemy już zapisać tutaj ostateczną odpowiedź, którą jest to, że x jest równy liczbie minus 6 i x jest równy liczbie 18. I to w zasadzie już jest koniec naszego zadania.